Sesji Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest na sali 18 radnych. Pan radny Marek Lidziński, pani radna Urszula Kaczmarek i pani radna Ewa Kapusto usprawiedliwili swoją nieobecność. Witam serdecznie panie i panów radnych. Witam burmistrza miasta, pana zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Hećmana, pana sekretarza, witam pana skarbnika, witam kierowników wydziałów i prezesów spółek naszego samorządu oraz wszystkich obecnych, w tym media nasze lokalne. Wysoka Rado, w dniu 9 stycznia w wieku 99 lat zmarł porucznik Franciszek Kejdo, weteran walk o niepodległość naszej ojczyzny, żołnierz AK 8 Brygady Tura. 19 stycznia zmarł Jan Garliński, zasłużony dla miasta Bartoszyce, wieloletni dyrektor bartoszyckiego przedsiębiorstwa budowlanego. Proszę państwa wszystkich o powstanie, uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Wysoka Rado, porządek obrad otrzymali panie i panowie radni. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pani radna Ewa Pisarska. Tadeusz Pierwszy. Proszę bardzo, pan Tadeusz Pierwszy. Szanowna Rado, zgłaszam wniosek, który zgłosiłem dnia 7 stycznia bieżącego roku o nadanie ulic, nazw ulicom i mostom. Automatycznie jako wnioskodawca z obrad dzisiejszej sesji wycofuję. Po prostu wycofuję, żeby nie było dzisiaj to prowadzona dyskusja. Następnie przepraszam tych, którzy podpisali się za wnioskiem, że akurat czynię to zdjęcie. A informuję, że na każdą komisję przyjdę i wyjaśnię powód tego. Tak samo, zresztą no i ci, co byli troszeczkę się nie zgadzali, to też na komisji dostaną razem wspólnie odpowiedź dlaczego. I chcę przeprosić mieszkańców, tych, którzy ze mną rozmawiali i prosili o nadanie tym mostom i rondom tej nazwy. Szanowni mieszkańcy, spotykając się z wami w mieście, również wam wyjaśnię każdemu, z kim się spotkam, który był z prośbą do to, żeby nazwać te mosty, też również wyjaśnię. Nie będę dzisiaj tu wyjaśniał, bo to po prostu może niektórym byłoby bardzo przykro. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze, tylko ja bym prosił, jeśli jest temat zbliżony, to żebyśmy tu nie prowadzili debaty. Jeśli w tym Panie Przewodniczący, proszę to po prostu traktować jako wniosek formalny. Dziękuję. No akurat to nie, no dobrze, dobrze. Proszę bardzo, Panie Ewo. W związku z tym, że u pana Tadeusza Azarewicza nie wybrzmiało, wnoszę o zdjęcie z porządku obrad, bo to nie wybrzmiało, propozycji uchwał o numerach 5 przez 47, 6 przez 47, 7 przez 47 i 8 przez 47 w sprawie nadania nazw dla ulic i mostów. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Dziękuję. Tak, rozumiemy. No chciałem to uściślić. Czy są jakieś inne uwagi do porządku obrad? Jeszcze uwaga? Ja przepraszam, że tak akuratnie, ale dokończę. Zgłosiłem, że wycofuję. To jest równorzędne to, co pani Ewa tu chce narzucać swoją narrację. Dobrze, rozumiemy. Rozumiemy intencje wniosku wszyscy tutaj. I wniosek chodzi nie tyle o wycofanie wniosku. Rozmawiamy o tym, gdyż mamy w porządku obrad projektu uchwał, które uściśliliśmy, zdejmujemy z porządku obrad.
I dla porządku tylko powiem, że gdyby się... Zresztą może najpierw przegłosujemy, a później uściślimy numerację. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem, za właściwie o zdjęcie z porządku obrad wymienionych przez panią Pisarską projektu uchwał, proszę o głosowanie teraz. Przypomnę tylko, że wniosek przejdzie wówczas, kiedy uzyska większość, to się nazywa dokładnie, większość bezwzględną, tak, dziękuję za przypomnienie, czyli w naszym przypadku 11 za, jeśli będzie wniosek, będzie uznany. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty, zatem nie będziemy procedować dzisiaj uchwał, które zdjęliśmy z porządku obrad i tym samym porządek obrad będzie wyglądał w ten sposób, że punkty od 1 do 5 pozostają bez zmian. Punkt 5 litera A, B, C i D pozostają bez zmian. Punkt oznaczony do tej pory literą, punkt 5 oznaczony literą I będzie miał oznaczenie literą C. Pozostałe bez zmian. Jeśli nie ma uwag więcej do porządku obrad, stwierdzam, że porządek obrad został przez panie i panów radnych na dzisiejszą sesję przyjęty. Jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 46. sesji Rady Miasta zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 pkt 2 Statutu Miasta. Protokół był wyłożony w biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do treści protokołów? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła protokół bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. To jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę pana zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Haśmiana, o przedłożenie informacji. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni mieszkańcy Bartoszyc. Informacja z działalności burmistrza miasta w okresie międzysesyjnym od 21 grudnia 2021 roku do 26 stycznia 2022 roku. Wydział inwestycyjny. Prowadzony jest nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa ulicy Broniewskiego, wykonanie i montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Kęczyńskiej. Dokonano odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i adaptacją byłego dworca kolejowego. Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji Placu Bohaterów Westerplatte. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia dotyczący rewitalizacji Placu Bohaterów Westerplatte, niezbędny do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przyszłe zadania inwestycyjne, to jest przebudowa ulicy Ogrodowa, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowa, Zielona, Kwiatowa wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania dostosowanie pomieszczeń po byłym gimnazjum nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wraz z ich adaptacją na szkołę muzyczną. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeprowadzono przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste 5 działek pod zabudowę w charakterze usług handlowych i rzemieślniczych przy ulicy Rotmistrza Pileckiego. Działki zostały zbyte. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż 7 działek pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 7 w Bartoszycach. Nieruchomości nie zostały sprzedane. W dniach od 21 stycznia do 11 lutego 2022 roku został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dwóch fragmentów miasta Bartoszyce. 10 lutego o godzinie 10 na sali sesyjnej w Urzędzie Miasta Bartoszyce odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. Uwagi do projektu zmiany studium można składać do dnia 4 marca 2022 roku. Wszystkich zapraszamy do udziału w tych konsultacjach. Wydział Techniczno-Komunalny. Podpisano umowy na 2022 rok w zakresie sterylizacji kotek wolnożyjących, kastracji kotów wolnożyjących oraz usypiania ślepego miotu, wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt z terenu gminy miejskiej Bartoszyce.
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy miejskiej Bartoszyce. Opracowano projekt programu ochrony środowiska dla miasta Bartoszyce do roku 2030. Zgodnie z procedurą dokument został przesłany do odpowiednich instytucji. W odpowiedzi wpłynęła opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz uchwała Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Czekamy na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Zawarto umowy z firmą COWiK na przeglądy i konserwację gminy hydrantów zewnętrznych. Zawarto umowę z firmą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski z Bartoszyc na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta w 2022 roku. W okresie od 20 grudnia 2021 roku do 20 stycznia 2022 roku wpłynęło łącznie 272 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, w tym 245 deklaracji dla budynków i lokali mieszkalnych oraz 27 deklaracji dla budynków i lokali niemieszkalnych. 11 stycznia 2022 roku zamówiono tablicę z regulaminem obiektu na otwartą strefę aktywności przy Jeziorku Mleczarskim przy ulicy Kęczyńskiej. Przygotowano i zaktualizowano dane do udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych na okres od 1 marca 2022 do 31 maja 2022 roku. W zakresie zieleni miejskiej wykonano przycinkę krzewów przy ulicy Wyszyńskiego, Prusa, Wybrzeża, Bema. Złożono sprawozdanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Czyste Powietrze za czwarty kwartał 2021 roku. Ze sprawozdania wynika, że 4 potencjalnych wnioskodawców wystąpiło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach o zaświadczenia o dochodach niezbędne do złożenia wniosku w zakresie dofinansowania oraz złożono 1 wniosek za pośrednictwem Gminy Miejskiej Bartoszyce. Wydział Kultury, Sportu i Współpracy i Rozwoju. 20 grudnia 2021 roku w Bartoszyckim Domu Kultury zorganizowana uroczystość wręczenia wyróżnień z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Ogłoszono 3 konkursy na przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu upowszechniania sportu, kultury oraz zadań profilaktyki zdrowia na rok 2022. Termin składania wniosków upływa z dniem 11 lutego bieżącego roku. Zainicjowano kampanię na rzecz bartoszyckich organizacji pożytku publicznego Zostaw 1% podatku w Bartoszycach. Lista bartoszyckich organizacji pozarządowych, na które można przekazać 1% podatku dochodowego, dostępna jest na stronie www.bartoszyce.pl. 2 nabór wniosków na stypendia sportowe za osiągnięcia ubiegłoroczne. Termin składania wniosków upływa z dniem 17 lutego bieżącego roku. Opracowano w oparciu o informacje przekazane przez jednostki podległe kalendarz wydarzeń Ferie Zimowe 2022 w Bartoszycach. Kalendarz opublikowany został na stronie internetowej miasta, Facebooku oraz w wersji papierowej na miejskich słupach ogłoszeniowych. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Przygotowano i ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok na następujące zadania. Finansowanie działalności klubu Świetlika w formie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym realizowanych w szkołach podstawowych, oddziaływania wspierające umiejętności społeczne, integrację międzypokoleniową, rozwój psychospołeczny i emocjonalny poprzez dofinansowanie i wsparcie w przypadku przystosowania do użytku i funkcjonowaniu Centrum Aktywności Społecznej. Kontynuowano pracę nad sprawozdaniami z wykorzystania przez organizacje pozarządowe dotacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Rozliczono z wojewodą warmińsko-mazurskim dotację celową otrzymaną w ramach programu Maluch Plus na tworzenie punktu opieki dla dzieci do lat 3 przy ulicy Bohaterów Warszawy 33 w Bartoszycach. Rozliczono z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizację zadania dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce dofinansowanego w ramach programu SOWA Oświetlenie Zewnętrzne. Trwają prace nad dokumentacją przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania przebudowa Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład, program inwestycji strategicznych, szacowana wartość zadania 23 miliony złotych. Ogłoszono przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek w okresie od 1 marca 2022 do 31 maja 2022 trwa ocena złożonych ofert. Przygotowano plan zamówień publicznych na rok 2022. Prowadzono bieżące rozliczanie, sprawozdawczość i monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 14 grudnia 2021 roku do 19 stycznia 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 61 aktów urodzeń, 64 aktów zgonów. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 85 wykroczeń, w tym 46 porządkowych i 29 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 25 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 3 właścicieli pojazdów nieużywanych zostało zobowiązanych do ich usunięcia. Dwukrotnie firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 25 właścicielom terenu prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 3 osoby zamieszczające ogłoszenia miejsca do tego nieprzeznaczonych. Prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. 5 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostanego w obudowach śmietników lub na pasach zieleni. Na terenie miasta ujawniono 3 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne w formie mandatów. W wyżej wymienionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7.20, w soboty w godzinach 8.16, w sumie 33 służby patrolowe. Strażnicy podczas pełnienia służb patrolowych monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie były to 2 osoby, które stanowczo odmówiły zamieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Przeprowadzono 67 kontroli dotyczących stosowania się do obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Komunikacja miejska, hala sportowa, Bartoszycki Dom Kultury. Pouczono 12 osób. Zakład Usług Komunalnych. Wykonano demontaż stołów terenowych z placu zabaw przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. 3 sztuki do gry w szachy, 1 sztuka do tenisa stołowego. Stoły zostaną zamontowane w Szkole Podstawowej nr 8 i w Szkole Podstawowej nr 1. Ustawiono żywą choinkę na placu Bohaterów Westerplatte. Wykonano zadania w zakresie utrzymania zimowego, odśnieżanie, posypanie w dniach 22-24 grudzień oraz 27-28 grudzień 2021 roku. Wykonano zabezpieczenia techniczne imprezy sylwestrowej na placu Bohaterów Westerplatte. Dokonano wycinki drzew na terenie miasta na podstawie decyzji starosta powiatowego. Ulica nad Łyną. 1 drzewo, ulica Zamkowa. 2 Bohaterów Warszawy, teren Bartoszyckiego Domu Kultury. 3 11 listopada, 2 ulica Leśna, 2 ulica Bohaterów Monte Cassino, 1 i ulica Kęczyńska, 1. Zdemontowano przystanek tymczasowy dla bus przy ulicy Bohaterów Warszawy. Wymieniono zniszczone słupki do znaków drogowych na ulicach Przemysłowa, nad Łyną, Witosa, Limanowskiego. Dokonano bieżących napraw wyposażenia szetu miejskiego oraz kabiny WC przy ulicy 11 listopada. Usunięto kłodę blokującą przepływ wody przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną na rzece Łyna przy kładce przy ulicy Wybrzeża. W dniach 14 stycznia oraz 17 stycznia wykonano prace porządkowe będące skutkiem nawałnic ulica Broniewskiego, ulica Leśna, ulica Zamkowa. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogi gruntowej zjazd z ulicy Kęczyńskiej do Wawrzyn. Rozpoczęto pracę przy wycince sanitarnej drzew na terenie Lasu Miejskiego, ulica Leśna. Usuwane są tylko drzewa chore, zajęte przez korniki, wywroty i tzw. złomy. W związku z administrowaniem targowiska Mój Rynek po rocznej przerwie powrócono do poboru opłaty targowej. W zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi za miesiąc grudzień 2021 z terenów cmentarzy wywieziono 113 m3 odpadów w kwocie 21 500 zł. W ramach zasądzonych kar przy pracach gospodarczych porządkowych na terenie miasta pracowało 4 skazanych, przepracowując łącznie 110 roboczogodzin.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Odbyły się 2 spotkania z udziałem sprawców oraz 2 spotkania z udziałem ofiar przemocy. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 54 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowczymi. Praca była realizowana we współpracy z kadrą merytoryczną ośrodka oraz wieloma podmiotami działającymi na terenie miasta na rzecz dziecka i rodziny. W ramach stacjonarnego poradnictwa specjalistycznego pedagog, psycholog, radca prawny na rzecz osób korzystających ze wsparcia ośrodka odbyło się łącznie 10 konsultacji. W okresie od 20 grudnia do 16 stycznia bieżącego roku, od 20 grudnia oczywiście roku ubiegłego, zawieszenia działalności stacjonarnego dziennego domu Senior Plus, instruktorzy placówki utrzymywali z uczestnikami zajęć stały kontakt telefoniczny i za pośrednictwem komunikatorów internetowych, udzielając niezbędnych informacji, instruktaży oraz porad. Do wszystkich seniorów posiadających skierowania, 23 osoby, dostarczono paczki życzenia świąteczne. Zajęcia odwieszono w dniu 17 stycznia. Uczestniczy w nich systematycznie 17 osób. Terapeuci kontaktują się również zdalnie z osobami, które pozostają w miejscu zamieszkania. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+, od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 roku do chwili obecnej, wypłacono łącznie kwotę 94 983 504 zł dla 3305 rodzin, w których jest 4739 dzieci. Na przestrzeni 2021 roku przyjęto 2837 wniosków, w oparciu o które wydano 2764 informacje i decyzje oraz wypłacono 22 709 603 zł na rzecz 2552 rodzin, w których zamieszkuje 3796 dzieci. Od dnia 1 stycznia bieżącego roku nowe wnioski są już przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął realizację zadania. MOPS prowadzi sprawy rozpoczęte do końca 2021 roku, w tym postępowania w zakresie koordynacji oraz wypłaty świadczeń przyznanych do 31 maja bieżącego roku. Od dnia 4 stycznia bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zadanie w zakresie przyznawania oraz wypłaty dodatku osłonowego. Świadczenie to wynikające z ustawy o dodatku osłonowym stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej i ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym dochód nie przekracza 2100 zł, osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1500 zł na osobę. Wysokość dodatku zależy od ilości osób w gospodarstwie domowym i w podstawowej kwocie wynosi rocznie od 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego do 1150 zł dla gospodarstwa składającego się co najmniej 6 osób. Głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego, węgiel lub paliwo węglopochodne i jego wpisu do centralnego ewidencji emisyjności budynków. W takiej sytuacji podstawowe kwoty dodatku ulegają zwiększeniu, a ich wysokość jest również zależna od ilości osób w gospodarstwie domowym. Przy przekroczeniu kryterium dochodowego, przy ustalaniu kwoty dodatku osłonowego obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Zgodnie z przedmiotową ustawą osoby, które złożą wnioski do dnia 31 stycznia i spełnią kryteria kwalifikacyjne, otrzymają wypłatę w 2 równych ratach do 31 marca oraz do 2 grudnia. Z kolei osoby, które złożą wnioski po 31 stycznia, ale nie później niż 30 października, otrzymają dodatek w pełnej kwocie jednorazowo. Do dnia 21 stycznia do ośrodka wpłynęło 1100 wniosków o przyznanie dodatków. Środowiskowy Dom Samopomocy. Do dnia 16 stycznia 2022 roku stacjonarna działalność Środowiskowego Domu Samopomocy była zawieszona. W tym okresie oddziaływania terapeutyczne prowadzone były w ramach pracy zdalnej. W ramach pracy zdalnej codziennie rozmowy telefoniczne z uczestnikami, ich opiekunami i bliskimi pozwalały na bieżąco monitorować ich stan zdrowia oraz samopoczucie. W ramach podejmowanych kontaktów terapeuci służyli wsparciem i pomocą w organizacji
czasu wolnego, sugerując i zachęcając do wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem dostępnych w domu przedmiotów, tak aby podtrzymać wypracowane w placówce umiejętności oraz zapobiegać bezczynności i znudzeniu. Działalność stacjonarną placówki wznowiliśmy od 17 stycznia 2022 roku. Tego też dnia uczestnicy powrócili na zajęcia, które ze względu na sytuację pandemiczną prowadzone są w małych, ściśle ustalonych grupach, przypisanych na tydzień do jednej sali, jednego terapeuty. W ramach wznowionej działalności stacjonarnej uczestnicy realizują założenia indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, a także korzystają z potrzebnego im wsparcia, w tym przy wypełnianiu i składaniu wniosków na dodatek osłonowy. W okresie międzysesyjnym od 21 grudnia 2021 roku do 26 stycznia 2022 roku burmistrz wydał 25 zarządzeń. Państwo radni otrzymaliście numery tych zarządzeń i w jakiej sprawie zostały podjęte. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Dziękuję, panie, panowie radni. Dziękuję. Widzę, że są pytania do informacji, z tym, że ustalimy tak, że pytanie, odpowiedź. Pytanie, odpowiedź. Pierwszy się zgłaszał pan Jarosław Puszko, pan radny. Proszę, pytanie. Pan burmistrz odpowiada. Szanowni państwo, ja mam cztery pytania do informacji z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Pytanie pierwsze dotyczy punktu trzeciego przy Wydziale Inwestycyjnym. Brzmi on następująco. Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji Placu Bohaterów Westerplatte. Ja mam tutaj pytanie, czy przy opracowaniu tej dokumentacji projektowej zostanie uwzględniona budowa parkingu przy bazarku, bo ten, który jest, to wszyscy wiemy, jak on wygląda. Ciężko czasami z samochodu wyjść. Także tutaj myślę, że ta modernizacja by się przydała, bo to też jest wizytówka naszego miasta. To jest pierwsze pytanie. Mogę od razu cztery pytania zadać, panie przewodniczący? Tak? Damy radę. Dobrze, to proszę, od razu cztery proszę. Pytania. Pytanie drugie. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Punkt piąty. Ferie zimowe 2022. Tu w zasadzie będzie pytanie skierowane do dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury. Dlaczego w repertuarze bajek dla dzieci nie są podane tytuły bajek? Bo to rodzice mnie o to pytają. Nie wiem, z czego to wynika. W zasadzie czeski film, jak się idzie, to nie wiadomo, na co się idzie. To jest drugie pytanie. Pytanie trzecie dotyczy zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych. Punkt drugi, program SOWA. Tutaj jest informacja, że już doszło do rozliczenia. Wiem, że na ulicy Polnej nie zostały wymienione lampy. Nie wiem, z czego to wynika. Mam nadzieję, że ta ulica w niedługim czasie zostanie zmodernizowana. To jest pytanie trzecie. I pytanie ostatnie. Zakład usług komunalnych. Wykonano zadania w zakresie utrzymania zimowego. Odśnieżanie, posypanie. No był problem, w zasadzie można powiedzieć w weekend, po tych intensywnych opadach śniegu wiele ulic dopiero po trzech dniach zostało odśnieżonych. Ja interweniowałem też w tej sprawie i ja bym tak prosił, żeby był podany numer telefonu właśnie do osoby, która jest za to odpowiedzialna, żeby mieszkańcy po prostu no wiedzieli, z kim mają się też kontaktować. Bo tak w zasadzie nawet dzwoniłem też do swoich kolegów radnych, to niektórzy mi podawali różne nazwiska, żeby była po prostu taka osoba, która jest za to odpowiedzialna i żeby na stronie Urzędu Miasta właśnie był podany numer telefonu, żeby mieszkańcy, jeżeli pojawią się tego typu problemy właśnie związane z nieodśnieżeniem chodnika, ulicy, żeby wiedzieli, z kim mają się kontaktować. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Ja poproszę o odpowiedź na pytanie pierwsze panią Karolinę Hilmanowicz, która brała udział w ostatnio właśnie w rozmowach negocjacyjnych i ustalających ten zakres robót. W przypadku pytania drugiego, nie wiem, czy jest pan Kamil Runiewicz. Nie ma. Też nie potrafię panu odpowiedzieć, dlaczego nie było tych określenia i nazw tych tytułów bajek. No, wydaje się rzecz taka.
To dobrze, to pan Karol Kapuściński pomoże odpowiedzieć. Jeśli chodzi o pytanie trzecie i czwarte, a więc czy jest pani Poddenek? To ja poproszę o pytanie trzecie i czwarte kolegę Czesława Sekitę, dobrze? Który zajmował się od strony merytorycznej programem SOWA, jest bardzo wprowadzony w te wszystkie kwestie, a w pytaniu czwartym także odpowie, jeśli chodzi o akcję zimową. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o aktualizację dokumentacji projektowej na rewitalizację placu Westerplatte, to dotyczy ona głównie kosztorysów inwestorskich, gdyż dokumentacja była wykonana w 2018 roku. W ramach inwestycji jest projektowany parking na około 46 miejsc postojowych, jednakże nie jest to miejsce przy targowisku. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze. Proszę. Dzień dobry. Witam szanowną radę, witam pana burmistrza. Licencja, którą posiadamy na wyświetlanie bajek, po prostu nie pozwala na to. Także nie bierzemy za to opłat. Mamy określoną licencję na określone filmy i producentów i nie możemy tych na zewnątrz publikować. Dlatego jest stworzona ta grupa zamknięta, bo to są projekcje dla uczestników, którzy są w Domu Kultury. To wtedy musi dołączyć do grupy zamkniętej. Wszystko jest podane. Na fejsie są linki, gdzie można wejść. Wtedy się dołącza jako użytkownik tej grupy prywatnie i tam są podawane tytuły. Także tytuły, wszystkie plakaty są też wewnątrz budynku. Jeżeli się ktoś przyjdzie do Domu Kultury, staje się automatycznie uczestnikiem i może się dowiedzieć, co to jest. Wszystko jasne. Jeszcze nie, pan kierownik jeszcze odpowie dla pana Jarosława. Panie przewodniczący, państwo radni, w tym temacie związanym z ulicą Polną powiem tylko tak, że ta ulica jest przewidziana kompletnie do modernizacji takiej głównej i w ramach tej modernizacji będą również wymienione instalacje i słupy oświetleniowe łącznie z oprawami w ilości, które tam się na tej ulicy znajdują. Do tematu związanego z ocieplaniem oczywiście każdemu z państwa radnych przekażemy numery telefonów moje i pozostałych współpracowników, którzy zajmują się tematyką odśnieżania. Proszę dzwonić o każdej porze dnia i nocy, tak? Będziemy reagować, nie ma problemu. Dzięki. Dobrze. I teraz pan radny Azarewicz, później pani Pisarska się zgłaszała. Po kolei. Nie, a przepraszam, to Ania. Okej. Okay. Ja mam małe zapytanie, bo była mowa o wycince drzew, krzewów, ale zapomniano jeszcze wyciąć jedno drzewo, które idąc z Bohaterów Warszawy w kierunku marketów na vis-a-vis bazaru po prawej stronie stoi świerk od pół lata suchy. Natomiast wcześniej zadawałem pytanie, chodzi o wycinkę suchych gałęzi. Jest nawet na tym placu, pospolicie zwanym na kortach, masę gałęzi suchych. Jak ludzie chodzą, jest wiatr, one spadają i po prostu ludziom na głowę. O ile ktoś nie może rozpoznać, czy nie umie rozpoznać tych suchych gałęzi, z chęcią służę pomocą. Dziękuję. Dobrze. Pani radna Ania Bilięta, proszę. Dzień dobry państwu. Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy Wydziału Informacji Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Planowana jest dyskusja publiczna, jak tutaj czytamy, do 11 lutego. 10 lutego mamy możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmian studium uwarunkowania, tak? Proszę państwa, ja sobie tak nie bardzo wyobrażam, jak to miałoby wyglądać logistycznie, bo dyskusja ma się odbyć w niewielkim pomieszczeniu, tak? Sala sesyjna to nie jest taka duża. Jeśli chodzi o aktualną sytuację epidemiczną, ile osób w takim razie może brać udział w takiej
debacie. Jak to sobie wyobrażają Państwo? Wyobrażacie Państwo? I drugie moje pytanie dotyczy części informacji Zakładu Usług Komunalnych, które mi naprawdę zabrakło informacji, co się dzieje, jeśli chodzi o prace porządkowe przy już teraz oddanej ulicy Poniatowskiego. Tam na przykład nie ma tych obudowań, śmietników takich, chodzi o kosze, takie śmietniki. Bardzo dużo teraz tam zalega śmieci, szczególnie w okolicach Nowego Ronda. I też chciałam się zapytać, jak wyglądają prace porządkowe już taki po odśnieżaniu, kiedy śnieg stopnieje na innych ulicach. Mam tutaj też jakby cały czas do wglądu to, co się na mojej ulicy Paderewskiego dzieje. Tam jest strasznie brudno, a szczególnie w okolicach teraz tego miejsca, gdzie deweloper stawia osiedle. Kto się ma tym zająć? Nie wiem, chciałabym usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię dotyczącą tych konsultacji, szanowna pani radna, zwyczajowo w tych konsultacjach bierze niewiele osób udział. Jeżeli oczywiście będzie większa taka liczba, to wtedy te konsultacje przesuniemy czy do pomieszczeń sali Urzędu Stanu Cywilnego, które teraz są trochę większe, czy wtedy je odroczymy, powiedzmy, i przesuwając o godzinę chociażby do sali Bartoszyckiego Domu Kultury, jeśli będzie takie zainteresowanie. Natomiast też jest taka informacja, którą przedstawiłem, że do dnia 4 marca można uwagi składać. Czyli ktoś, kto nie był z uwagi na tą epidemiologiczną sytuację, nie miałby takich możliwości, do 4 marca może w sposób pisemny złożyć. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to nie wiem, czy kolega Krzysztof Jerzyło, czy kolega Czesław Sekita. Tak? Proszę bardzo, który z panów odpowiedziałby na tym okresie zimowym w sprawie tych wniosków, które złożyła pani radna. Jeśli chodzi też o wniosek, de facto tak został sformułowany przez radnego Tadeusza Zarewicza. Przyjmuje je panie radny do realizacji i przekaże pełnomocnikowi do spraw zieleni i programu Czyste Powietrze, aby w konsultacji z panem ustalił te miejsca, gdzie ta wycinka jest niezbędna. Dziękuję. W uzupełnieniu to, co powiedział pan burmistrz w zakresie dotyczącym podcinania, wycinania tych drzewek, o których mówi pan radny Ozarewicz, powiem tylko tak, że od 1 lutego planujemy podcinanie generalnie wszystkich drzew na terenie miasta w tym zakresie przy tych ulicach, które zostały wskazane między innymi również i przez państwa, jak również przez mieszkańców. I od 1 lutego Zakład Gospodarki Odpadami będzie te działania wykonywał, w tym również zlecimy wycięcie tego suchego drzewa, o którym mówił pan radny Azarewicz. Ulica Poniatowskiego, kosze. Drodzy państwo, ta ulica Poniatowskiego to jest własnością Urzędu Marszałka, powiedzmy sobie, Marszałka Województwa i jest w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dlatego też do nich skierujemy taki wniosek, taką prośbę, aby ten zakres swojego działania związany z utrzymaniem porządku również praktycznie i fizycznie wykonywali, bo to jest, i oni są właścicielem i oni za ten temat, powiedzmy sobie tak do końca, odpowiadają, tak jak my za swoje ulice, tak każdy właściciel odpowiada za swój temat. Pozimowe utrzymanie dróg, ten temat zostanie zlecony przez pana burmistrza któremuś z zakładów naszych tutaj, czy którejś ze spółek, także są oni wyposażeni w sprzęt i do tego przygotowani i ten temat zostanie załatwiony. Oczywiście w okresie pozimowym, bo jeszcze nie wiadomo, jakie mogą być teraz sytuacje. Najprawdopodobniej tak, jakby było to wzorem roku ubiegłego, będzie to miesiąc kwiecień, maj. To tyle. Dziękuję. Jeszcze może chwileczkę. Pan radny Zbyszek Lipiejko, a później pani przewodnicząca. Proszę państwa, ja tu chciałem nawiązać do pytania pani Ani Biniędy, czyli chodzi o tą debatę publiczną. Chodzi mi o te dwa fragmenty miasta, jeżeli ktoś by mógł tak z grubsza naświetlić. Ja wiem, że to jest do wglądu, ale jakie to są fragmenty? O co będziemy tam dyskutować? O które fragmenty miasta, tak? Dwa fragmenty miasta. To jest moje pytanie. Okej. Okay. Proszę panią.
Proszę koleżankę Annę Właściuk o precyzyjne określenie tych fragmentów i termin w zakresie tych konsultacji publicznych, które przedstawiliśmy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Tutaj chodzi generalnie tak o dwa fragmenty. To jest jeden na ulicy Generała Bema, teren po warsztatach mechanicznych, a drugi teren to jest ulica Pieniężnego. Wcześniej już Państwo tam mieli okazję na ten temat rozmawiać, a teraz już procedura dobrnęła do tego, że mogą też mieszkańcy swoje uwagi tutaj zgłaszać. Także głównie o te dwa fragmenty, Bema i Pieniężnego. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowych tam. Tak. Dziękuję. Dobrze. To teraz pani, proszę bardzo, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy Wydziału Techniczno-Komunalnego. Pytanie odnośnie podpisania umów na 2022 rok w zakresie sterylizacji kotów i wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku. Z kim podpisaliśmy takie umowy, bo myślę, że tu będą nie jedna, a może dwie. I kto zgłosił się do procedury przetargowej? To jest jakby jedno pytanie. A drugie pytanie dotyczy pełnomocnika burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień odnośnie otwartych konkursów na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Tu jest jedno z zadań, które dotyczy CALU, czyli Centrum Aktywności Społecznej. Kiedy upływa termin składania ofert? Bo jako, że Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju tutaj zostało wskazane, kiedy konkursy dla NGO-sów, kiedy na zadania, na stypendia sportowe, to tutaj jakby tego brakuje. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu. Proszę bardzo, jeśli chodzi o zawarte umowy, to w tej chwili precyzyjnie nie potrafię się do tego odnieść. Czy pan kierownik? Czy to pani satysfakcjonuje, że w sprawach różnych, bo po prostu zbierzemy tą informację zaraz telefonicznie, jeśli chodzi precyzyjnie o konkretne firmy i konkretne schronisko, dobrze? I terminy. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, bardzo proszę panią pełnomocnik Katarzynę Sirę o odpowiedź. Jeśli chodzi o Bartoszyckie Świetliki, termin upływa 2 lutego, a co się tyczy Centrum Aktywności Lokalnej, to termin składania oferty 14 lutego. Dziękuję. Pan Wiktor Dlacki, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam taką prośbę, powtarzam z poprzedniej sesji. Jest oczekiwanie mieszkańców, taki dobry zwyczaj był, żeby on był dalej. Mieszkańcom był prezentowany rewitalizacja Starego Miasta, nowy most w Bartoszycach i mieszkańcy oczekują też, żeby zaprezentować im rewitalizację placu bohaterów Westerplatte. Są bardzo zainteresowani, co tam będzie dokładnie i tak dalej. Także dobrze było, żeby ten dobry zwyczaj podtrzymać i żeby na następną sesję przygotować taką prezentację. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Proszę Państwa, po zakończeniu tych już konsultacji, które miały miejsce i ustaleń przez panią kierownik Karolinę Hidmanowicz i jej współpracowników z biurem projektowym, na pewno Państwu przekażemy końcową wizualizację w tym zakresie, który będzie możliwe do oczywiście zaprezentowania w pełni, ale proszę wybaczyć, nie wiem, czy to będzie na następnej sesji, czy może jeszcze za jakiś okres kilku tygodni dłużej, tak? Jeśli chodzi o to i na pewno przekażemy tą wizualizację właśnie z tym fragmentem, szczególnie newralgicznym, a więc amfiteatru i jego kształtu, jego funkcji mieszkańcom naszego miasta. Dziękuję. Pani Radna Elżbieta Zawodzka, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam jedno pytanie, jedną uwagę. Pytanie moje jest takie, dlaczego przetarg ogłaszamy na energię na 2 miesiące, bo od marca do maja, czy to jest dla nas korzystne, i no bo tak zawsze przeważnie było na rok przynajmniej. I moja jedna taka uwaga, że nie czekajmy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nam kosze na śmieci postawi, bo tego nie zrobi.
na wszystkich drogach wojewódzkich stoją nasze kosze, na naszych już poza pasem drogowym. Także może bardziej skupmy się na tym, w jaki sposób my możemy tam ustawić kosze, żeby rzeczywiście one były i żeby było gdzie wrzucać śmieci. Także to tylko moja taka uwaga. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Uwaga przyjęta do realizacji. A przetarg, kolego Czesławie, bardzo proszę, bo to była taka specyficzna sytuacja i merytorycznie nadzorował to i opracowywał założenia do przetargu kolega Czesław Sekita, więc bardzo proszę. Panie przewodniczący, państwo radni, ten temat z energią elektryczną wynikł z tego, że firma, która wygrała u nas przetarg na zaopatrzenie w energię na okres od 1 sierpnia ubiegłego roku do 31 grudnia bieżącego roku, wypowiedziała nam umowę na sprzedaż energii, czyli na zakup tej energii. W związku z tym, żeby nie wpaść w tak zwaną sprzedaż rezerwową zakupu energii elektrycznej, do 28 lutego, jak już powiedziałem, mamy jeszcze wypowiedzenie, ale w tym okresie od 1 stycznia do 28 lutego możemy tylko przeprowadzić ograniczoną procedurę zamówienia publicznego, bo gdybyśmy chcieli przeprowadzić całkowity przetarg na dłuższy okres, wpadamy w tak zwane progi unijne i wtedy ten okres rozstrzygnięcia całej procedury zamówienia publicznego na ten temat musiałby się wydłużyć co najmniej do 3 miesięcy. Dlatego też, żeby na razie jakoś uregulować sytuację prawnie, czyli nie wpadać w te kolosalne sprzedaże rezerwowe, musimy zawrzeć tę umowę na 3 miesiące, a od 1 marca będziemy przygotowali kolejny przetarg, który będzie obowiązywał od 1 czerwca do jakiejś daty, powiedzmy sobie rok dalej co najmniej, tak? Stąd z przyczyn takich właśnie ekonomicznych i z tego tytułu, że nam wypowiedziano tę umowę nieprawnie, uważamy, co będzie miało swój dalszy bieg w innych postępowaniach, będziemy o te pieniążki oczywiście się zwracać, żeby nam je zwrócono. Natomiast tutaj musimy się ratować tą sytuacją teraz na ten określony, na 3-miesięczny okres tej umowy. 3-miesięczny, tak? Od 1 marca do 31 maja. Proszę bardzo, pan radny Karol Gapuściński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Mam pytanie odnośnie zarządzenia z końca roku dotyczącego zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce. Czy te zmiany dotyczą, że tak powiem, są wewnętrzne, czy będą dotyczyły mieszkańców, że tak powiem, osób, które będą tam z urzędem coś tam załatwiały? Pan sekretarz Robert Pająk, proszę. Panie przewodniczący, szanowny radny, mieszkańcy, te zmiany są typowo wewnętrzne, organizacyjne. Zmienia się po prostu podległość wydziałów pod poszczególnych burmistrzów, także to nie będzie miało żadnego wpływu na mieszkańców i na kontakt z pracownikami. Dziękuję. Dziękuję. Więcej jeszcze raz, pani Ania Binięta, proszę. Ja właściwie nie otrzymam odpowiedzi odnośnie pytania dotyczącego porządków czy utrzymania porządku w okolicach tego budowanego napaderskiego osiedla. Czy to deweloper, tak rozumiem, że to deweloper ma utrzymać tą czystość, ale ktoś musi nadzorować i jakby zobligować dewelopera, żeby tam było czysto, bo jeszcze moment, a trudno będzie przejść chodnikiem w okolicach tego właśnie. Pani radna, jeszcze dosłownie dzisiaj Straż Miejska zwróci na to szczególną uwagę, będzie to na bieżąco monitorować. Dziękuję za tą sugestię i propozycję i wniosek. Jeśli nie ma więcej pytań, a nie widzę zgłoszeń, stwierdzam, że Rada przyjęła informację z działalności burmistrza do wiadomości. Punkt 5a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1/47. Proszę tutaj panią radną Lucynę Jędryczka, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Dział 758, rozdział 758-14, zwiększenie o 170 334 zł
planu wydatków. W skład tej sumy wchodzi 149 834 zł zwrot dotacji i 20 500 zł odsetki od dotacji. Właśnie to dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej ze środków RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 na rewitalizację Starego Miasta. Zwrot dotacji wynika z ustaleń kontroli zamówień publicznych na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji. Instytucja zarządzająca dopatrzyła się błędu w zakresie ogłoszenia zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% dofinansowania. Komisja pozytywnie zaopiniowała te wydatki. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zawłocka. Ja mam tylko takie pytanie, czy nie było możliwości opłacenia wcześniej tego zwrotu? No bo jak widzimy, leciały odsetki, a z tego co wiem, to decyzja już była parę miesięcy temu. Czy była możliwość opłacenia tego wcześniej i zaoszczędzenia na odsetkach, czy też musieliśmy zrobić to dopiero teraz? Kto to odpowie? Pan skarbnik, pan burmistrz? Proszę bardzo, pan skarbnik może, jeśli chodzi o termin opłacenia, ja może dwa zdania później, jeśli chodzi o procedurę odwoławczą, dobrze? Proszę. Proszę, panie Jarku. Była decyzja wydana, taka, od której my się odwołaliśmy w październiku. My żeśmy się odwołali od tej decyzji. No tak, odwołaliśmy. Przyszła decyzja, że tak powiem, ostateczna i to zmusza nas do zapłaty tych wszystkich kwot, które są wymienione w tej decyzji. Jest. Dziękuję. Pan Murów chciał coś dodać, tak? Proszę. Dodać, że w tej chwili mamy dwie ścieżki w tej sprawie. Chcę to jasno publicznie powiedzieć. Pierwsza to dotycząca naszego kolejnego odwołania, bo to odwołanie mogło być tylko do instytucji zarządzającej, a więc mogliśmy się odwołać do zarządu województwa. Twierdzimy dalej, że jest to tylko uchybienie, a nie błąd istotny, jeśli chodzi o całą procedurę i będziemy to stale się wyartykułować w swoim wniosku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast też z drugiej strony ustalamy zakres odpowiedzialności, w szczególności pracownika, który dzisiaj już nie pracuje, między innymi z tych powodów, jako pracownik Urzędu Miasta Bartoszyce, jeśli chodzi o jego odpowiedzialność indywidualną, przy tym jednak błędzie, który został w taki, a nie inny sposób określony przez instytucję zarządzającą tą utratą środków finansowych. Proszę bardzo, jeszcze pytanie ma pani radna Ewa Pisarska, później pan Tadeusz Azarewicz. Czyli jeśli dobrze zrozumiałam pana wiceburmistrza, to dotyczy to zamówienia tego pierwszego, nie tego drugiego, tak? Dziękuję. Proszę, pani radna Zarewicz. Chciałem zapytać właśnie odnośnie tego zwiększenia. Po prostu, czy ktoś, który to nadzorował, nie był świadomy, czy zlekceważył, że teraz my musimy zwracać? Może tego pana troszeczkę powołać, jak to się mówi, niech inaczej poprosić, niech odpowie, dlaczego to dokonał. Być może świadomie, być może zlekceważył to, bo to tak nie powinno być. My, żebyśmy po prostu oddawali pieniądze, te, które po prostu nam się należały. Dziękuję. No chyba ten pan nie pracuje, także tutaj przywołać na sesję nie bardzo można. No tak. Czy są jeszcze jakieś uwagi do... Jeśli nie przystępujemy do głosowania, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/47, proszę o głosowanie teraz za, przeciw, wstrzymuje się.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 5b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Jest to projekt oznaczony numerem 2/47. Tutaj również poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej Budżetu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany wieloletniej prognozie finansowej, które wynikają ze zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są uwagi na to, do tej uchwały, projektu tej uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/47? Za, przeciw, wstrzymuje się. Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie otrzymali panie i panowie. Jest to projekt oznaczony numerem 3/47. Proszę panią przewodniczącą Komisji Skarb Wniosków i Petycji, panią radną Joannę Adamczyk o opinię na temat projektu uchwały. Szanowni Państwo, dnia 21 grudnia wpłynęła petycja Fundacji imienia Nikola Tesli dotycząca podjęcia uchwał w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantan i izolacji medycznej, wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA. Komisja Skarg Wniosków i Petycji głosami 4 za 1 przeciw po przeanalizowaniu treści zawartych w petycji stwierdza, iż tezy zawarte w cytowanej petycji nie skłaniają komisji do podejmowania jakichkolwiek uchwał sugerowanych przez autora petycji. W związku z powyższym komisja rekomenduje Radzie Miasta podjęcie uchwały uznającej petycję na niezasługującą na uwzględnienie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Zbigniew Lipiejko. Ja tylko mam pytanie do komisji. Rozumiem, że te wszystkie paragrafy przedstawione, wyniki Trybunału Konstytucyjnego i inne artykuły zostały przeanalizowane i jakby ocenione, czy one są zgodne z prawdą, czy nie. Jeżeli tak, to nie mam jakby zastrzeżeń, bo to jest dużo rzeczy, które są takie do wnikliwego przeanalizowania. Znaczy one wymagają znajomości przepisów prawa, konstytucji i tak dalej. Także jeżeli to było wszystko przeanalizowane, to dziękuję dla komisji w takim razie. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Decyzja komisji była taka, a nie inna, tak, że 4 głosy były za tym, aby tą uchwałę, ten wniosek nie uwzględnić, a jedna osoba była za. Taka była decyzja komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/47? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 5d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uznania wniosku jako niezasługującego na uwzględnienie. Jest to projekt oznaczony numerem 4/47. Również poproszę panią przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. Dnia 30 grudnia wpłynął wniosek Łukasza Zakrzewskiego, radnego Rady Miasta, Rady Miejskiej w Giżycku, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych oraz sanitarnych. I tu również komisja 4 głosami za, 1 przeciw rekomenduje podjęcie uchwały uznającej wniosek jako niezasługujący na uwzględnienie. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę pan Zbyszek, później pan Karol Kapuściński.
Proszę Państwa, ja będę głosował przeciwko, dlatego że jestem dokładnie przeciwko dyskryminowaniu z każdych powodów. Akurat to są wymienione powody rasowe, religijne, medyczne i sanitarne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Karol Kapuściński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam pytanie takie bardziej techniczne do Przewodniczącego teraz. Czy każdy wniosek, jaki wpłynie do miasta, do Rady Miasta, będziemy procedować w formie uchwały i czy będziemy, że tak powiem, promować te osoby, które publicznie, które składają te wnioski, bo zaraz myślę, że stacje paliw będą składały wnioski, będą różne, nie wiem, instytucje i żebyśmy może tego uniknęli w jakiś sposób, uniknęli, że tak powiem, utrudnienia naszej pracy, bo może za jakiś czas wpłynie 100 wniosków i będziemy 100 uchwał podejmować, bo nie będą zasługiwały na, że tak powiem, przyjęcie. Prosiłbym o rozwagę, nie wiem, wszystkich radnych pana przewodniczącego, żeby to jakoś, nie wiem, na poziomie komisji już ustalić albo w jakiś inny sposób, bo spodziewam się, że naprawdę będzie za jakiś tam kwartał, będziemy mieli, nie wiem, jakaś sieć sklepów będzie chciała jakiś ten i będziemy po prostu mówić o nich na tej komisji, na sesji publicznie w mieście i to pójdzie w media. Chciałbym tego uniknąć po prostu. Ja odpowiem tak. Są dwa dokumenty, które obligują nas do takiego procedowania, jaki przed chwilą podjęliśmy. To znaczy ustawa o samorządzie gminnym znowelizowana oraz ustawa bodajże z 2014 roku o petycjach. W związku z pierwszym dokumentem, z ustawą o samorządzie gminnym, jest powołana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji i tak na dobrą sprawę jej interpretacja, ale może tu inaczej powiem. Nie będę w tej chwili się silił na interpretację przepisów, bo w moim rozumieniu jest ona taka i musimy w ten sposób procedować. Natomiast zobowiązuję się tutaj, być może jest możliwość po konsultacji z panią radcą prawną, być może rzeczywiście rozstrzyganie na poziomie komisji i powiedzmy byłoby możliwe. Jeśli taka możliwość będzie, to oczywiście na pewno z niej skorzystam, bo również uważam, że to jest pewnego rodzaju nawet promocja tych osób, które, no, jak zdaniem nawet większości tej Rady, składają takie petycje dość kontrowersyjne i jeśli taka możliwość będzie, jeśli taka techniczna możliwość i prawna będzie, to jeśli to będzie możliwe na poziomie komisji załatwiania tych spraw, to spróbujemy to tak załatwić. Pani Ela coś jeszcze chciała dopowiedzieć. A przepraszam. Proszę bardzo, pani Katarzyna Pasek. Szanowni Państwo, odnośnie tego wniosku pana Łukasza Zakrzewskiego, no on jest, że tak powiem, potraktowany bardzo kompleksowo. Rzekłabym o dyskryminowaniu no, z przyczyn rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych, a w opisie oczywiste jest, że dotyczy to głównie tematu medycznego i sanitarnego, więc ciężko nam tutaj będzie się dzisiaj odnieść, jako że jesteśmy przeciwko tej dyskryminacji, na pewno większość z nas, przynajmniej rasowej, religijnej, a tutaj może być różne jakby też podejście do tematu. Dziękuję. Dobrze, no ależ, dobra, proszę bardzo, panie Zbyszku, kończymy debatę. Każdy z nas da wyraz w głosowaniu. Nie, no owszem, tutaj pani Kasia ma rację, tylko że no sedno leży w tym dyskryminowaniu medycznym, tak? Czy sanitarnym w tym momencie. No i o to też się boję, że czy to będą zaszczepieni, czy nie zaszczepieni, czy tam... ja oczywiście nie jestem przeciwko, jestem za tym, żeby było zdrowo i bezpiecznie, ale nie może być tak, że będzie segregacja, że będą mieli lepsze prawa albo lepsze możliwości. O to się chyba boją, to chyba w tym wniosku o to chodziło. I tyle. No, ogólnie jest zasada tutaj przyjęta, że rasowej dyskryminacji, innej, religijnej i tak dalej. No ja się do tego odniosłem, tak? A tutaj na końcu było chyba, no tak, pani Kasia miała rację. No tak, oczywiście. Dobrze. Jeszcze pan Jarosław Puszko będzie, później pani radna Ania Winięta, później Elżbieta. Szanowni Państwo, ja tak troszeczkę z grubej rury, przepraszam za określenie, ale co to ma do Rady Miasta? Przecież my o tym nie decydujemy, prawda? My o tym nie decydujemy, także to o tym decyduje ministerstwo i takie, że tak powiemy... Dobrze, więc uważam, że damy swój wyraz w głosowaniu. Dziękuję. Tu dziękuję za taką
za taki wkręt. Proszę Państwa, przystępujemy do głosu. Proszę bardzo, pan jeszcze, pan radny, pan Robert Pająk. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Mieszkańcy. Akurat petycje, informacje publiczne, jestem na to szczególnie, w moim zainteresowaniu to leży, gdyż my tych petycji i informacji, o dostęp do informacji publicznej otrzymujemy multum. To, że to do Państwa te dwa przypadki trafiły, to po prostu były skierowane do radnych. Rada jest organem kolegialnym i musi w całości udzielić odpowiedzi, zajmując odpowiednie stanowisko. My te petycje i tak są u nas opublikowane w zakładce petycje na BIP-ie, bo taki jest po prostu wymóg. Jest petycja, jest później stanowisko, jakie jest odpowiedź na petycję. Także ta petycja i tak będzie umieszczona i tak na BIP-ie i będzie do wglądu dla wszystkich. No właśnie, czy sankcje? Możemy być zaskarżeni do WSA na bezczynność po prostu. No tak. No myślę, że może tych lawinowych, takich już unikniemy, tych lawinowych. Jest, była akcja lawinowa, ale to się opierało akurat w urzędzie i daliśmy sobie prosto z tym radę. To już dziękuję bardzo. Dobrze, jeszcze pani Ela, proszę. Ja tylko jeszcze jedno słowo, bo się okaże, że osoby, które będą za, to są za dyskryminowaniem i tak dalej. Szanowni Państwo, mamy konstytucję. Konstytucja mówi o wolności słowa i religii. A więc tutaj nie ma możliwości, jeżeli nawet my byśmy podjęli jakąkolwiek uchwałę, żeby ona była wbrew konstytucji. Czyli jeżeli uważam, że bez sensu jest podejmowanie tego typu uchwał, bo wiadomo, że to wszystko w Polsce obowiązuje. Zgodnie z prawem. Jest różnie, ale zgodnie z prawem powinno to obowiązywać. Także, żeby za chwileczkę nie było, że osoby, które będą za oddaleniem tej petycji, to są za dyskryminacją, bo to tak nie jest, tak? My tak naprawdę zadziałamy wtedy przeciwko konstytucji, a więc to jest niemożliwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Panią Panem Przewodniczącym za przyjęcie projektu uchwały oznaczonego numerem 4/47, proszę o głosowanie teraz. Za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Przechodzimy do punktu oznaczonego 5i. Po zmianach to będzie 5c. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych. Otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 9/47. I tutaj poproszę zastępcę przewodniczącego, pana Zbyszka Lipiejko, o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny na temat projektu uchwały. Opinia komisji jest oczywiście pozytywna, tylko przeczytam uzasadnienie, żeby było wiadomo. Przedłożony projekt uchwały zakłada zmianę wysokości stawek bazowej będącej podstawą ustalenia opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w Bartoszycach. Zakładamy niewielki jej spadek z kwoty 65 zł dziennie w roku 2021 do kwoty 64 zł w roku 2022. Odzwierciedla to zmianę kosztów otrzymania placówki. Jednogłośnie pozytywna opinia komisji. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 9/47? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Jednogłośnie pozytywnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6 z porządku obrad. Odpowiedzi i zapytania. W okresie międzysesyjnym wpłynął wniosek pani radnej Ewy Pisarskiej o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał. O tym mówiliśmy i zdecydowaliśmy i zrealizowaliśmy. Odnieśliśmy się do tego w pierwszej części naszych obrad. Również w tej sprawie wpłynęło stanowisko klubu radnych Nasze Miasto.
I tyle mam, jeśli chodzi o odpowiedzi i zapytania. To stanowisko klubu radnych Nasze Miasto również zawierało w swojej treści wniosek o zdjęcie z porządku obrad tych kontrowersyjnych projektów uchwał oraz o ewentualnym rozpoczęciu działań w ramach konsultacji w przyszłości, jeśli chodzi o nazewnictwo. I przechodzimy do punktu 7, to jest do spraw różnych. Informuję, że od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły następujące pisma. Do wiadomości petycja o montaż monitoringu miejskiego obejmującego obszar ulicy Korczaka. Skierowałem to do Komisji Samorządowych i Bezpieczeństwa. Wpłynęła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca nieważność w części uchwały Rady Miasta z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Skierowałem to pismo do Komisji Programowej Budżetu. Wpłynęło pismo dotyczące artykułu w Gazecie Polskiej. Panie i Panowie Radni otrzymali treść tego pisma. Wpłynęło również rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały z dnia 20 listopada 2021 w sprawie przyjęcia rocznego planu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok. To rozstrzygnięcie skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Czy ktoś w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Pamiętamy o tym, że w sprawach różnych należy się odpowiedź dla pani radnej pani przewodniczącej Katarzyny Basak. To może od tego zaczniemy, a później będziemy zbierali głos, będziemy zadawali pytania w sprawach różnych. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, w zakresie tematu związanego ze sterylizacją, to na nasze zapytanie ofertowe została złożona oferta z przychodni weterynaryjnej Jamnik oraz gabinetu weterynaryjnego Animals. Została wybrana oferta gabinetu weterynaryjnego Animals. W zakresie schroniska złożono zapytania ofertowe do trzech firm. To jest do schroniska Pudwągi pod Kętrzynem, do schroniska w Olsztynie i do schroniska w Bagienicach. Na nasze zapytanie ofertę złożyła tylko firma Bagienice, z którą podpisaliśmy umowę. W zakresie opieki nad zwierzętami gospodarskimi umowę podpisano z pałacem i folwarkiem w Galinach. Czy ktoś, pani radna Elżbieta Zabłocka, później pan radny Jarosław Puszko. Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, panie burmistrzu, ja tak mam takie trzy kwestie. Pierwsza kwestia to jest ogromna prośba moja i mieszkańców o to, żeby zrobić przegląd studzienek, które są na terenie naszego miasta, a które znajdują się w pasach drogowych, czyli w pasie drogowym asfaltowym, ponieważ bardzo dużo studzienek i dotyczy to również niestety, ale dróg krajowych naszych i dróg wojewódzkich. Studzienki się poobsuwały i naprawdę trzeba wymijać je po to, żeby koła nie wpadały, a one zaczną się jeszcze bardziej zapadać. Także bardzo bym prosiła o zrobienie takiego przeglądu. Bardzo proszę, żeby zareagować dość szybko na studzienkę przy ulicy Poniatowskiego, przy tym naszym pięknym napisie, który jest, ponieważ ta studzienka jest w pasie chodnika i jest bardzo wystająca. Tam nie ma oświetlenia i żeby tam po prostu się nie zrobiła jakaś bieda. To jest pierwsza kwestia. Druga moja kwestia to jest prośba mieszkańca, który zwrócił uwagę, że z Lasku Tepedowskiego za chwileczkę na wiosnę do zbiorników wodnych będą przez drogę przechodziły żaby i płazy, no głównie żaby i ropuchy. I prośba była, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć to przejście, ponieważ bardzo dużo ginie pod kołami, a wiem, że w całej Polsce są robione takie płotki, które uniemożliwiają po prostu przejście. Żebyśmy na to zwrócili uwagę. Trzecia moja ogromna prośba, żeby pochylić się nad znakiem zakazu wjazdu przy jeziorku naszym Mleczarskim, ponieważ znak zakazu stoi za pierwszym parkingiem, przed drugim parkingiem, który jest. I tak naprawdę no, ogromny problem, nie twierdzę, mają morsy, które przyjeżdżają i niestety, ale są zmuszeni stawiać za zakazem czasami, bo nie mają gdzie postawić auta.
a uważam, że ten znak powinien za całym parkingiem stać po prostu, żeby wszystkie miejsca parkingowe mogły być do dyspozycji osób, które przyjeżdżają nad Jeziorko Mleczarskie. I jeszcze jedną miałam sprawę, ale teraz już mi wyleciała. To chyba sobie przypomnę, przepraszam. Dobrze. W momencie uzbieramy kilka pytań, później pan burmistrz odpowie, czy łatwiej będzie pytanie, odpowiedź. W tej kwestii, którą tu proszę, w tych kwestiach, które prosiła pani radna Elżbieta Zabłocka, ale są do realizacji i do wspólnego przemyślenia, jeśli chodzi o naszą przyszłość. Dobrze. W najbliższych tygodniach. Proszę, to przypomniało się. Nic nie słychać, musisz do mikrofonu. Panie burmistrzu, moja taka ogromna prośba, ponieważ zaczynamy remont części po gimnazjum numer 2, natomiast cały budynek naprawdę woła o zrobienie opaski odwadniającej, dlatego że tam cały czas zalewa. I my zrobimy piękną tą część, natomiast no, w dalszym ciągu będzie nam szło murami wilgoć. Także może spróbujmy przez ten rok w jakiś sposób się przygotować do tego, czy poszukać, może są dotacje jakieś, żeby tą opaskę odwadniającą zrobić wreszcie dookoła tego budynku, bo naprawdę murami zaczyna iść wilgoć w górę. Także taka moja prośba, żeby, ponieważ i tak robimy remont, to może przy okazji coś by się udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chwileczkę, bardzo dużo zgłoszeń. Pani przewodnicząca poczeka. Był pan Jarosław Puszko. Proszę. Ale musi być, bo się nie nagra, musisz do mikrofonu. W zasadzie ja mam jedno tylko pytanie. Ono będzie skierowane do dyrektora Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie wiem, czy jest dzisiaj obecny. O to pytanie no prosił mnie znany trener Bartoszycki, żebym właśnie je zadał. Dotyczy ono salki fitness. Dlaczego ta salka jest po prostu od jakiegoś czasu niedostępna dla mieszkańców? Ta salka znajduje się na ulicy Limanowskiego. Z jakich przyczyn jest zamknięta, bo nie ma żadnych tutaj obostrzeń jeszcze covidowych, które by właśnie takie salki zamykały. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Będzie odpowiedź chwileczkę, zaraz będzie odpowiedź. Nie ma, jest ktoś. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu. Salka, siłownia na ulicy Limanowskiego została zamknięta, ponieważ mamy, BOSiR administruje dwoma takimi obiektami, nowym na hali sportowej i ta stara salka na ulicy Limanowskiego. Przychodziły dwie osoby tygodniowo, dwie, trzy osoby, więc była bardzo mała frekwencja. A koszty utrzymania dodatkowe i pracownika, no, nie stać było po prostu BOSiR-u na utrzymanie tych dwóch obiektów. Funkcjonuje, natomiast tam nie jest obiekt zamknięty. Funkcjonuje na tym obiekcie sauna. Z sauny można korzystać. Natomiast wszystkich chętnych zapraszam na siłownię, na halę sportową. Jasne. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja mam tylko jedno pytanie. To jest takie pytanie, dzisiaj skierowałyśmy tu wspólnie z Klubem Radnych Nasze Miasto wniosek, a to temat taki powracający, który już koleżanka Grażyna Baranowska podejmowała, zdaje się, około półtora roku temu, a mianowicie stworzenie infrastruktury parkingowej przy bloku Sikorskiego 43 naprzeciwko garaży. Tam jest miejsce i wiem, że pan dyrektor Krzysztof Jerzyło już dokonywał oględzin tego miejsca. Jeżeli pan burmistrz byłby uprzejmy wziąć również to pod uwagę i aby poprawić jakby bytowanie mieszkańców tego osiedla, którzy stawiają swoje auta bądź na krawężniku, bądź wzdłuż trawnika, albo zdarzają się sytuacje, że na terenie zielonym, gdzie nieopodal znajduje się boisko, na którym bawią się dzieci, to byłoby bardzo fajnie. Temat powraca, ponieważ mieszkańcy ciągle dzwonią i jakby przypominają nam o tym temacie. Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Analizujemy tą kwestię dotyczącą i własności terenu i terenów obok, przyległych i możliwości, jakie mamy w tej chwili przyjęte w
harmonogramach pracy z UKU i na bieżąco będziemy także z panią radną konsultować. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Tadeusz Azarewicz. Szanowna Rado, mam prośbę od mieszkańców, a mianowicie chodzi o chodnik idąc ze szpitala w kierunku zakładu energetycznego, a idąc jeszcze, chcąc iść dalej w kierunku nowo wybudowanego ronda w stronę Szpetyn. Niestety część chodnika do wysokości zakładu energetycznego jest, a dalej chodnika nie ma. Ludzie, ci, którzy chcą spacerować, niestety muszą iść ulicą, a wiadomo, że jest niebezpiecznie. Uważam, że coś trzeba zrobić. Wiem, że to jest droga wojewódzka, no ale niestety trzeba zwrócić się do województwa, czy wspólnie miasto przykładowo wykona pracę, oni dadzą materiał, tak jak to było na ulicy Nowowiejskiego robione. Następnie mieszkańcy też pytają, dlaczego przerwana jest dróżka na nowo wybudowanej drodze. Chodzi o Poniatowskiego, bo część dróżki rowerowej i trzeba wjechać na chodnik, a wiemy, że rowerem po chodniku nie wolno jeździć, bo niektórzy jeżdżą nieostrożnie, mogą potrącać pieszych. Tak samo jak przejedziemy most w kierunku też tego samego ronda na Szpetyn, tam też do końca nie ma chodników. Żeśmy zainwestowali 16 milionów, a inwestycja jest nieskończona. No niestety też trzeba się zwrócić do województwa, żeby to dokonali. Wiem, że jeszcze teren jest do końca marca, mają czas, niech dokonają. A jak nie, no to po prostu trzeba zastosować tej transzy, którą mam jeszcze wpłacić, wstrzymać na rzecz wykonania tych braków, które nie zostały wykonane. Dziękuję. Dobrze. Pan burmistrz odpowie. Już. Tak, proszę. Tak, zgodnie z projektem, tylko tu jest, znów przychodzi taki wniosek, że skoro jest projekt, my jako radni nie jesteśmy proszeni, a my w tym czasie być może na pewno ktoś by po prostu zwrócił uwagę, dojrzał do tego i powiedział stop, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, to trzeba. Tak samo teraz ma być inwestycja na tym placu. Chodzi, już to było wymieniane, amfiteatr i tym podobnie. Też powinniśmy, bynajmniej członkowie Komisji Gospodarki powinni być zaproszeni i przewodniczący pozostałych komisji, żeby to można było po prostu uniknąć takich po prostu rzeczy, które są niedokończone. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz. Zwrócę się może do państwa z odpowiedzią na tą ostatnią sugestię. Na pewno pani kierownik po zakończeniu wszystkich prac projektowych, konsultacyjnych w tych jeszcze okresie przed ogłoszeniem przetargu. Przekażemy państwu taką informację na spotkaniu i to jest dobra propozycja, żeby to takie spotkanie miało miejsce na Komisji Gospodarki Komunalnej z udziałem wszystkich zainteresowanych radnych, bo jest to bardzo ważna inwestycja, jak czytałem w informacji, ponad 23 miliony złotych. Jeszcze zobaczymy, jak ten przetarg w tych trudnych czasach i inwestor, wykonawca określi całkowitą kwotę realizacji. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy, które poruszył pan radny Tadeusz Azarewicz, no trudno nie zgodzić się z uwagą pani radnej Elżbiety Zabłockiej, że było to objęte pewną procedurą techniczną specjalistów, którzy określali takie, a nie inne parametry i drogi, i ścieżek, i ich zakres. Natomiast no, my tutaj jeszcze w Wydziale Inwestycyjnym przeanalizujemy, przekażemy też także panu burmistrzowi te uwagi, co jest jeszcze możliwe, żeby poprawić, ewentualnie coś udoskonalić, czy jest to możliwe w ogóle w tym zakresie. Momencie, pan radny Karol Kapuściński, później pan przewodniczący.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja mam pytanie odnośnie tutaj, w przestrzeni publicznej pojawił się jakiś czas temu artykuł w ogólnodostępnej, ogólnopolskiej gazecie, że tak powiem, stawiający Bartoszyce w bardzo niekorzystnym świetle. Celowo nie mówię, jak to jest gazeta, żeby jej nie promować na sesji. Chciałbym się dowiedzieć, czy urząd, burmistrz rozważa jakieś kroki prawne wobec autora tych publikacji i czy, że tak powiem, coś będzie dalej z tym robione, czy to po prostu przejdziemy z tym do takiej codzienności. Bo uważam, że co najmniej na arenie ogólnopolskiej zostaliśmy postawieni, no co najmniej w niekorzystnym świetle jako mieszkańcy, jako osoby pochodzące z Bartoszyc, bo ja w różnych miejscach się, że tak powiem, obracam i w różnych miastach mnie pytają, czy ja pochodzę z takiego miasta, które zostało opisane w taki sposób w tej czasopiśmie, że tak powiem. Dziękuję. To może jeszcze jedno pytanie. Pani radna Lucyna Jędryszka, nie dostrzegłem, przepraszam. Ja mam takie pytanie, które może nie dotyczy bezpośrednio, bo droga jest wojewódzka, ale wielu kierowców, którzy podróżują po naszym mieście, dzwonią i się pytają, kiedy w końcu będzie uruchomiona sygnalizacja świetlna na Bema i Bohaterów Warszawy. Może, ja wiem, że to nie, że to wojewódzkie, ale może ktoś z Państwa, pan burmistrz albo ktoś wie coś na ten temat i coś nam tutaj powie. Dziękuję. No to już pani radna odpowie, jak dzwoniła. Ja do zarządu sam raz dzwoniłam do Lidzbarka i niestety pan mnie bardzo przepraszał, ale to musi trochę potrwać, bo próbują wymusić na wykonawcy naprawienie. Także mówił, że przykro nam bardzo, ale troszeczkę to jeszcze potrwa. Taką odpowiedź otrzymałam. Momencie, jeszcze tu się zgłaszał. Ja, Janusz pierwszy, później. Potwierdzam tą odpowiedź, którą przekazała pani radna Elżbieta Zabłocka. Natomiast co do tego artykułu, pan burmistrz analizuje go. Jest to bardzo przykry incydent. Ja tak śmiem twierdzić. Proszę państwa, bardzo niekorzystny i bardzo niesprawiedliwy wobec Bartoszyc, bo zostały tak te Bartoszyce przedstawione w bardzo jednostronnym świetle, bardzo takim ostrym, bardzo, w którym w zasadzie każde miasto pogranicza mogło być przedstawione. Bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o te sprawy, z przerysowaniem w ogóle jakby wad, a nie wskazaniem zalet i wielu ludzi, którzy wspaniałych, którzy tu pracowali, pracują i żyją. I jest to bardzo przykra sprawa, że ten incydent zdrady, tak chcę to określić, bo tak to uważam, jednego z obywateli, który urodził się w tych Bartoszycach, za to miasto nie może ponosić przecież odpowiedzialności za zachowania poszczególnych obywateli. Jest to, jak powtarzam, kwestia, którą analizujemy, bo nie chcemy też spowodować, aby kwestia dyskusji o tych Bartoszycach i w tej gazecie i w innych nabrała jeszcze większego zakresu niż on być powinien. Tak jak tutaj zostało stwierdzone, bardzo zafałszowany, bardzo nieprawdziwy obraz naszego miasta. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Ja mam takie może pytania jednocześnie prośby. Chodzi o, tutaj żeśmy rozmawiali dzisiaj na temat odśnieżania, żeby zwrócić uwagę dla firmy odśnieżającej, że odśnieżanie nie polega na tym, że on się przeleci tym ciągniczkiem przez środek chodnika, z drugiej strony zostawi bruzdę, potem przeleci się drugi ciągniczek albo samochód, odśnieży z ulicy, zrobi taką skarpę, ale już dojście do samego przejścia dla pieszych nie ma. Trzeba skakać czasami przez prawie metrowy. No ostatnio po tych opadach to niestety tak to wyglądało. No, żeby po prostu ten sprzątający, jak jedzie tym pługiem, no to niech od razu tam przynajmniej na te przejście niech odgarnie, nie? Oni zostawiają taką bruzdę, przez którą nie można przejść. Kolejna sprawa to jest tak, to jest nie od dzisiaj, a jest praktycznie od zawsze. Chodzi o dwie uliczki. Uliczka od strony ulicy Poniatowskiego w stronę ulicy Traugutta i Mirosławskiego. No tam jest naprawdę, nie trzeba tam szukać, że akurat się doczepi. Dzisiaj deszcz nawet przejechałem, bo mi mieszkańcy zgłaszali, tam jest taki syf, że się w głowie nie mieści. I to nie jest taki ten, że to pozostał pośniegowy, tylko po prostu no, jest sklep, nie ma kosza, idą dzieci, batona odwija, od razu rzuca pod siebie. To właśnie tam te papierki, no nie mówię tam jeszcze o małpkach, nie, bo niektórzy za winkel sobie wyjdą i sobie tą małpę opędzlują, ale trzeba, dowód rzeczowy trzeba zostawić gdzieś.
Także tutaj bym prosił, żeby te dwie uliczki, bo już tu mieszkańcy kilka razy mi zwracali uwagę. Potem, jeżeli chodzi o parking przy ulicy Netto, tutaj od strony tego, tutaj akurat, to myślę, że pan komendant Jerzy Szostak powinien tam tego, do właściciela tego parkingu, bo tam niech pilnują po prostu, mają to monitorowane, bo tam jak się wjeżdża od strony tutaj tego z warsztatu samochodowego po prawej stronie, to wieczorem są takie zbiórki tych samochodów i tam są po prostu butelki po piwie, po napojach, po wszystkim. No już nie mówię tam jeszcze o... No po prostu tam jest taki też bałagan, że tego, ale to można wymóc na właścicielu, dlatego zwracam się tutaj do pana komendanta. I też jeszcze jedną, to mi wczoraj zwróciła pani uwagę, że na ulicy Bema koło Bagietki tam rosną takie wierzby i z tych wierzby te gałęzie poodpadały i one już tak naprawdę to od wiosny nie są sprzątnięte, żeby po prostu teraz one są na wierzchu, żeby tam no, ktoś ze służb podjechał i je zgarnął. To oczywiście, które odpowiedzialne są za sprzątanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I jeszcze pani przewodnicząca, później pan Tadeusz jeszcze raz. Ja. Od razu może na te sugestie. Dziękuję za te wnioski kolego i za te propozycje. Jest nasz kierownik Wydziału Techniczno-Komunalnego, który na pewno to zanotował. Przekażę też do komendanta Straży Miejskiej. Rzeczywiście, słuchajcie, powinna troszeczkę być taka prewencyjna kontrola, jeśli chodzi o poziom czystości i zakresu obowiązków właścicieli. To nie, przekażę te uwagi i poproszę pana komendanta o taką monitorowanie tych szczególnych punktów, które zostały wskazane, także jeszcze innych. I apel przy okazji do wszystkich mieszkańców. No jak dbamy o Bartoszyce, takie one są piękne, estetyczne, funkcjonalne. To w dużej mierze też od nas zależy, od naszego jednostkowego zachowania, naszej odpowiedzialności, naszej kultury bycia w przestrzeni publicznej. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja to tylko kilka słów odnośnie tego, co powiedział kolega Tadeusz o tym, że w momencie, kiedy przygotowywane są dokumenty, dokumentacja techniczna, żeby z nami się konsultować, nas zapraszać i tak dalej, a ja tu troszeczkę inne podejście mam do tego, no nas specjalnie nie trzeba zapraszać, ponieważ w momencie, kiedy sami się zainteresujemy, a jesteśmy po to, żeby służyć mieszkańcom, dzwonimy do urzędników i ja przynajmniej tak mam, dostaję zawsze bardzo skrupulatne informacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pan Tadeusz Azarewicz był. Szanowna Rado, w nawiązaniu do tego, co mówił radny Pasjak. Ja akurat mieszkam na takim miejscu, gdzie widzę na co dzień, jak jest odśnieżany i chodnik, i ulica. Szanowni Państwo, skoro ten, który wygrał przetarg w drodze wojewódzkiej, odśnieża chodnik, bo ja widzę naprzeciw swego bloku, jednym kołem jedzie asfaltem, drugim kołem jedzie środkiem chodnika. No i taki grzebień pozostaje. Natomiast ci, co odśnieżają drogę tą wojewódzką, jedzie po nim i z powrotem wszystko na chodnik. Szanowni Państwo, to należałoby jakoś zegrać. No bo tak być nie może. Druga sprawa, zwróciłem dzisiaj tam uwagę też do kierownika administracji. Ma spółdzielnia mały ciągniczek. Teren przylega spółdzielni do tego chodnika. Obowiązkiem jest spółdzielni jadąc, bo on jedzie już po tym wszystkich operacjach, jadąc, żeby wjechać i rozepchnąć ten, ustawiając po prostu ten pług w kierunku skarpi, nie ulicy. I mamy problem rozwiązany. Tylko trzeba logicznego myślenia tych, którzy wydają polecenie na odśnieżanie. Tak samo chylę czoła dla ZUK-u. Kochani, ten ZUK wykonuje pracę właśnie za nich. Są przystanki, nawalą, jak to się tak, przepraszam, napchają tego śniegu w te przystanki,
No i się zabiorą sobie i jadą. Są przejścia, nikt nie odgarnie tego śniegu, nic. Potem ZUK przyjeżdża, a my przecież to jest firma podległa pod urząd, ale dla niej też muszą ci ludzie zarobić. A niestety, skoro parę ludzi jest na całe miasto, to wszędzie nie dadzą rady. Także musimy się zwrócić do tych po prostu odpowiedzialni, którzy są za rzeczy, żeby oni swojego pilnowali. Druga rzecz, tak, potrzebna jest kontrola miejska, a w kontroli miejskiej jest Komisja Gospodarki Komunalnej. Czy my jako komisja, żeśmy się przeszli po mieście i wskazali, że trzeba to, to, tamto? Nigdy, szanowni państwo. Dziękuję. Dobrze. Przepraszam, chodziliśmy, Tadeusz, dobrze, zapomniałeś, dobrze. Przepraszam, ale nie jako komisja. Myśmy chodzili nie jako Komisja Gospodarki Komunalnej, tylko myśmy chodzili jako specjalny zespół, który określi, co mamy wykonać. I dzięki temu teraz po kolei jest to wykonywane. Dobrze. Ale to są dwie odrębne rzeczy. Komisja, sama nazwa Komisja Gospodarki Miejskiej powinna uczestniczyć w przetargach, w odbiorach, w drobnych przeglądach i później oceniać to wszystko. A jesteśmy martwą komisją. Dziękuję. Proszę pani radna Pisarska, akurat przewodnicząca komisji, o której mowa. A ja chciałam podziękować dla pana Czesława Sekity w związku z odśnieżaniem, ponieważ też może w imieniu mieszkańców dotyczy ulicy Lelewela, wystarczył jeden telefon, reakcja była od razu. Drugi mój wniosek dotyczy, w zasadzie pytanie dotyczy, kiedy zostanie uruchomiona komunikacja miejska ulicą Poniatowskiego. I w tym samym temacie, jeżeli nie nastąpi to w miarę szybko, to ponawiam swój wniosek sprzed roku o postawienie znaku stop na skrzyżowaniu z Mickiewicza i Słowackiego. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze może pan Witold Darski, pan burmistrz się odniesie do tego. Tutaj, panie przewodniczący, Wysoka Rado. No, pan Kapuściński ruszył ten temat tej gazety, tego artykułu. Oczywiście bardzo złe światło tam jest stawiane na Bartoszyce, na społeczeństwo Bartoszyc, i to źle. I czytałem te pismo skierowane przez rzecznika prasowego Wyższej Szkoły chyba, tak? Bezpieczeństwa do pana przewodniczącego. Rozumiem, że pan przewodniczący odpowie, tak? Bo jeśli coś jest skierowane do pana przewodniczącego, to pan przewodniczący odpowiada. Nie dyskutujemy tego na wśród radnych. Wiem, mam taką wiedzę, że no trochę źle się dzieje, że tak czasami nierozsądnie postępujemy. Wiem, że pismo do pana przewodniczącego wystosowała też wydawca polonijnego pisma Moje Miasto bodajże z Bawarii, tam gdzie redaktorem naczelnym jest pan Bogdan Żurek. Też wiem, bo ze mną się kontaktowali. Oni tam chcą, żeby wytłumaczyć, dlaczego, jakie były zarzuty, że odrzucono tę kandydaturę na honorowego obywatela, bo to wpłynęło na reputację tej gazety, bardzo poczytnej, bardzo chodliwej. Także, no i teraz ostatnio te nieszczęsne ronda i mosty. No, też się dymi na Facebookach, w Gazecie Wyborczej, w różnych mediach, od lewego do prawego. Powinniśmy czasami jakoś rozsądnie spróbować współpracować, rozmawiać między sobą, a nie tylko jakieś takie wycieczki, jakieś tego, po co nam to i na co nam to. Dziękuję bardzo. I już nim pani oddam, pani radny, głos, to tylko dla wiadomości pana Witolda Darskiego, jeśli chodzi o pismo, w którym pan wspomina o oczekiwaniach redakcji, w której pracuje pan Żurek, to pismo wpłynęło drogą elektroniczną do mnie bezpośrednio. Tam nie wiem, skąd tam był znany mój adres mailowy. Gdy przyjdzie pismo, że tak powiem, w formie papierowej, przejdzie to przez dziennik elektroniczny, wówczas pani i panowie, bo ja treść tego pisma znam, pani i panowie dostaną treść, będziecie mogli się ocenić.
Tyle. Ktoś jeszcze? Pani Rada Zabłocka, proszę. Ja jeszcze ostatnie pytanie, panie burmistrzu, bo wiem, że do 15 lutego miasta mogą składać wnioski do Nowego Ładu następne i moje pytanie jest takie, ponieważ można składać 3 wnioski i tam jest maksymalna pula 60 milionów. Czy nasze miasto będzie składało takie wnioski? Czy jesteśmy przygotowani? Czy też, jeżeli tak, to może na jakie ulice, na przebudowę? Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych, o tak. Proszę bardzo, panie burmistrzu, może i później pan sekretarz. Wstępna informacja, jeśli chodzi o pytania dotyczące komunikacji na ulicy Poniatowskiego. Kolega Czesław Sakita w szczegółach nie uzupełnia, ale wiem, że ta sprawa jest w tej chwili procedowana na forum zarządu województwa, bo chodzi o określenie dostępności do przystanków autobusowych, tak? Proszę, może jeszcze kilka zdań uzupełnienia, kolega kierownik. Panie przewodniczący, państwo radni, w dniu 15 grudnia ubiegłego roku ta ulica została oddana do użytkowania. W kilka dni po tym fakcie wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o określenie warunków i zasad, na jakich moglibyśmy korzystać z tych przystanków. Bo wiecie państwo, że Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli Marszałek Województwa, jest właścicielem tej drogi i jednocześnie i tych przystanków, więc żeby ten temat uregulować, no więc taki wniosek został skierowany. Otrzymaliśmy odpowiedź, że oczywiście zgodnie z procedurą formalną ta sprawa zostanie załatwiona w momencie, kiedy Sejmik Samorządu Województwa podejmie uchwałę o umieszczeniu tych przystanków w wykazie przystanków, których właścicielem jest Zarząd Województwa. I wtedy zostaną nam te podane zasady, warunki, na jakie będziemy mogli korzystać z tych przystanków i uruchomić jak najszybciej tą komunikację na tym odcinku. Z deklaracji, które przekazują pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich, wiemy, że będzie to nie wcześniej niż w połowie, powiedzmy sobie, marca, koniec lutego, żeby te sprawy zostały dopięte. No takie są niestety procedury dosyć długotrwałe, jeśli chodzi o Zarząd Dróg Wojewódzkich i Zarząd Województwa. Dziękuję. Poproszę koleżankę Karolinę Kilmanowicz, która jest w zespole powołanym przez burmistrza, jeśli chodzi o przygotowanie potencjalnych wniosków w zakresie Polskiego Ładu, jeśli chodzi o nasze inwestycje. Proszę. Szanowni państwo, jak najbardziej tak, będziemy składać wnioski do Polskiego Ładu. Będzie to rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Leśnej, rozbudowa stadionu miejskiego wraz z przebudową, a także przebudowa obiektu mostowego przy ulicy Leśnej nad rzeką Suszycą. Jeszcze raz, może zdejmę maskę. Trzy wnioski, tak? Rozbudowa i przebudowa stadionu miejskiego, rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Leśnej i przebudowa obiektu mostowego przy ulicy Leśnej nad rzeką Suszycą, czyli tego mostku, który prowadzi na nowy cmentarz. Dobrze, czy ktoś jeszcze, pan radny, ale bym prosił, żebyście państwo jakoś tak mieli te wnioski. Proszę, panie radny. Tutaj akurat pani kierownik przypomniała mnie, bo prośba też rolników, tych, co mieszkają w okolicach nowego cmentarza. Szanowni państwo, myśmy jako miasto robiliśmy po prostu część tam jest ziemi i do przyległej do rowu tego. Zostało zezwolenie dla firm, żeby wywozili ziemię, żeby po prostu pod cmentarz, żeby tam podnieść. Jest taka sytuacja, że ci państwo, którzy wywozili, ci kierowcy, z wywrotką wyrzuci, nie patrzy, czy to rów, nie rów. W tej chwili rów jest przysłaniany, są większe opady i deszczów, rów roztopły, zalewają rolnikom pole. Czy nie można zrobić tak, jak tutaj koło, naprzeciw starych elewatorów, ktoś tam kupił grunt, nawiózł, wziął, wyrównał. A tutaj co nie można powiedzieć, dobrze, możesz zawieźć, tylko jak zawieziesz, masz sprowadzić sprzęt
i masz to wyrównać, żeby nie sypać do tego rowu. Niestety, jak ktoś napisze do polskich wód, niestety poniesiemy karę. Dziękuję. Pan radny Karol Kapuściński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Kierownik, bo w mediach burmistrz, prawdopodobnie w telewizji Bartsat przy wywiadzie mówił, że największą inwestycją z nowego drugiego ładu ma być rozbudowa tam, czy budowa elektrociepłowni, bądź innego źródła tam zasilania w spółce COWiK, że tak powiem, miejsko, że miała być to największa inwestycja. Teraz, że tak powiem, nie została wymieniona, nie wiem, czy to będzie zrealizowane, czy nie będzie. I właśnie to jest moje pytanie, bo myślę, że to jest najistotniejsze, żeby sięgnąć po ten najwyższy próg. Wiadomo, że trzeba najpierw te niższe inwestycje zrealizować, ale tam do 60 milionów można naprawdę. A taka elektrociepłownia mogłaby być w dzisiejszych cenach, mogłaby być takim dobrym, że tak powiem, dobrą inwestycją. Już odpowiadam, jak najbardziej tak. To jest taka koronna inwestycja. Przepraszam za błąd. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Ja mam takie prośbę właściwie do pana kierownika, będąc skierowaną już bezpośrednio, bo to chyba jego dotyczy. Chodzi o, również mieszkańcy zasygnalizowali mi, chodzi o ulicę nad Łyną i ciąg pieszy, który prowadzi z ulicy nad Łyną w stronę szpitala przez ten mostek, albo odwrotnie. Osoby piesze idące przez mostek w stronę ulicy nad Łyną. I ci drudzy idąc tutaj pod górę, tam nie ma przejścia dla pieszych na ulicę nad Łyną. Tam jest ten ciąg pieszy, piesi wychodzą, nie ma przejścia. I tym bardziej o tyle tam jest niebezpieczne, zwracają mi uwagę, co prawda ulica nad Łyną jest jednokierunkową, ale dość ruchliwą. I piesi idący właśnie w stronę ulicy nad Łyną, po jednej i po drugiej stronie mają ogrodzenia i parkany zielone działkowców, bo tam z jednej strony są działki, także pieszy jest niewidoczny. Tam do nieszczęścia wiele nie brakuje. Czy jeśli by była taka możliwość, to proponowałbym tam oznaczenie to pionowo i poziomo jako przejście dla pieszych. Czy są jeszcze jakieś wnioski, uwagi? Jeśli nie ma, to dziękuję Państwu za obecność. Zamykam obrady dzisiejszej sesji. A przepraszam, jeszcze pan sekretarz chciałby jeszcze zabrać głos. To nie zamykam. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, szanowni radni. Ja mam taką uwagę, tu czekam do końca sesji. Myślę, że mieszkańcy będą oglądali. Mam taką uwagę jedną dotyczącą wniosków osłonowych. Do wniosków osłonowych składa się pewien komplet dokumentów. Jednym z takich dokumentów jest zgłoszenie zarejestrowania sposobu ogrzewania mieszkania, domu. To, co używamy w domu i stanowimy oddzielne gospodarstwo. Do wszystkich mieszkańców apeluję o trochę wyrozumiałość, kulturę przy wchodzeniu do urzędu, nie traktowania pracownika jako zło konieczne. On tam po prostu jest, mamy pandemię i 30-40 osób wchodzących na raz w jednym temacie, to jest po prostu nie do przyjęcia. I my przyjmujemy te wnioski na piśmie wypełnione przez mieszkańców, nie przez pracowników urzędu, którzy pomagali przy wypełnieniu. Niestety przy tej ilości wniosków, która wpływa codziennie, to jest w granicach 60 sztuk, pracownik, który będzie schodził i pomagał wypełnienie wniosków każdemu, po prostu fizycznie ich później nie wprowadzi do systemu. Jest możliwość wprowadzenia samemu do systemu tego wniosku, jest to prosta aplikacja. Także apeluję do wszystkich mieszkańców, którzy mają dostęp do komputerów, poprosić kogoś, kto się na tym operuje, komputerem zna się, wnuków poprosić, jeżeli po prostu ktoś nie potrafi. I to jest kwestia naprawdę 5-10 minut i nie trzeba stać pod urzędem i oczekiwać na druk papieru, żeby wydać druk. Można go ściągnąć ze strony internetowej, ogólnodostępnych są te druki i po prostu w wersji logicznej zgłosić. Pracownicy MOPS-u dostali upoważnienie od burmistrza, że mogą te wnioski w systemie weryfikują. Jeżeli ktoś po prostu, im szybciej my to wprowadzimy do systemu, jeżeli ktoś nam przyniesie w papierze, tym szybciej jego wniosek zostanie rozpatrzony. A jeżeli będziemy angażowali pracownika do pomocy wypełnienia ankiety, sorry, no niestety, nie damy rady, będzie to trwało. Także z uwagi na terminy, które tam są w rozporządzeniu odnośnie od wniosków osłonowych, proszę o mieszkańców o wyrozumiałość
i o przenoszenie wypełnionych wniosków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 47. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.